No, nie ma warunków w tej chwili do zarządzenia przerwy, dlatego że nie ma kworum na sali, co widać optycznie. Niestety, ja oczywiście przyjmuję do wiadomości to, co pani profesor Łybacka mówi, ale jak państwo widzicie, nie ma warunków do zarządzenia przerwy w tej chwili. Więc musimy kontynuować tę debatę. Prosiłbym tylko o jedną rzecz. No przecież ja z poczucia taktu nie zwracam państwu uwagi, że jest to punkt pytań, ale w ten czas wielu posłów wykorzystuje na inwokację i 10 sekund przed upływem czasu zaczyna pytać. Więc może wspólnie pomyślmy, żeby tę inwokację pominąć i od razu przystępować do pytań. Uprzejmie więc proszę anonsowanego już wcześniej pana posła Dariusza Cezarego Dziadzie o zadanie pytania.